ścieżce mojej kariery podjąłem w pewnym momencie decyzję, że chciałbym się skupić na prawach człowieka i prawach jednostek, które są zagrożone. Uważam, że to jest kwestia fundamentalna. W swojej pracy dążę i będę nadal dążył wspólnie z moimi kolegami i koleżankami do tego, żeby prawa podstawowe, fundamentalne były przestrzegane w każdym obszarze i wobec każdej jednostki, wobec której muszą być przestrzegane. To, że aparat państwa często jest skierowany, realizując pewne cele, między innymi polityczne, na nieprzestrzeganie tych praw, nie znaczy, że możemy to zaakceptować. Daniel Witko, adwokat, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.